Poda pan takie przykłady z polskiej literatury, pisarzy, którzy przewidzieli jakieś problemy społeczne w Polsce? Wolałbym powiedzieć najpierw tak, że Wernihara dawno temu został zwolniony z posady. To znaczy, literatura nie musi przewidywać. Może prowokować, to jest jasne. Czasem może czegoś bardzo chcieć, może przed czymś ostrzegać. Ale oczywiście to by zostało potraktowane jako krętactwo i ściemnianie, więc możemy spróbować nieco inaczej. Jeśli wziąć pod uwagę, powiedzmy, historię gniewu, to jest jakiś taki wyrazisty afekt społeczny, który się dzisiaj skroplił, skondensował i zyskał szczególne obywatelstwo w naszym życiu, no to moglibyśmy wskazać bardzo dziwne książki Edwarda Redlińskiego, ciekawą, wywrotową jego książkę zatytułowaną Krwotok. Ja specjalnie wymawiam to tak, żeby można było usłyszeć literkę F, a nie W, bo on tak to zapisał. To jest historia alternatywna o tym, że stan wojenny nie nastąpił, a nie nastąpił, bo generał Jaruzelski przestraszył się polskiej tradycji narodowej, w związku z czym wziął stronę solidarnościową. Ale w rezultacie owego niewprowadzenia stanu wojennego, Polska popadła w zależność częściowo od Rosji znowu, częściowo od Niemiec, tak jakby rozpadła się, część została wywieziona. Tutaj nie chodzi mi broń Boże o to, że Polska w tej chwili, że Rednicki przewidział jakiś rodzaj tam rozbiorów. O coś innego chodzi mi, a mianowicie on się w tej książce bardzo silnie upomina o taką perspektywę plebejską, już nie chłopską, tylko moglibyśmy to nazwać perspektywą ludową, pod warunkiem, że właśnie nie będziemy rozumieli tego, jako Perspektywę ludzi ze wsi pracujących na roli. To nie o to chodzi. Klasa ludowa to jest po prostu ta klasa, która sytuuje się najniżej w hierarchii społecznej. On się o to upomina i zadaje rebelianckie pytanie, zawsze bardzo wartościowe, a mianowicie, a gdybyśmy zastanowili się nad tym już po 1989 roku, w czyim imieniu robiona była Solidarność, w czyim imieniu robiony był ten bunt. I on tam przeprowadza taką bardzo ostrą, tendencyjną w gruncie rzeczy analizę. W wyniku której przeciwstawia sobie bardzo silnie masy, które zasadniczo po 1945 roku otrzymały więcej niż straciły, oraz elitę, która straciła na prestiżu i w związku z tym w 1980 roku tak rozhuśtała nastroje patriotyczne, że doprowadziła do Solidarności i później wymusiła na władzach wprowadzanie stanu wojennego. Ta perspektywa to jest chyba coś, co Redliński prowokował, i mam wrażenie, że taka perspektywa właśnie nieelitarna, nakazująca zapytać, o rachunek zysków i strat, uwzględnieniem nie tylko mieszkańców miast, zwłaszcza tych mieszkańców miast, którzy ze względu na swoją kompetencję kulturową jakoś tam sobie po 1989 roku poradzili, tylko właśnie taką perspektywę większościową, jakiejś tam niedoli. To to jest coś, mam wrażenie, co w momencie, gdy Redliński opublikował swoją książkę, jeśli dobrze pamiętam, to jest sam początek XXI wieku, wówczas nie było oczywiste. Strasznie wtedy na niego naskoczono, i słusznie, częściowo słusznie, bo ta książka nie była najlepsza, no właśnie, ze na ową tendencyjność. Ale samo uruchomienie tej perspektywy może powinno nam było wtedy dać więcej do myślenia. To znaczy, nie patrzeć na społeczeństwo wyłącznie z perspektywy tego, co jest do osiągnięcia. Z perspektywy Europy, do której dążymy, do której za chwilę wejdziemy, ale również z perspektywy tych, którzy tracą, nie mają owych nadziei na zyskanie. Jeśli tak, to można by chyba ułożyć taką historię pukania do drzwi świadomości społecznej byłaby to historia składająca się z książek, tak jak powiedziałem, nie tyle prorokujących, że coś tam nadejdzie, coś się stanie, tylko raczej książek, które upominają się o spojrzenie na życie społeczne, na historię, na podziały klasowe z zupełnie innej perspektywy. Przy takim ujęciu literatury no to moglibyśmy zacząć. Bedliński i jego Krwotok. Niemal w tym samym czasie, nawet może troszkę wcześniej, debiutuje Sławomir Schuty. Bardzo ciekawe są jego pierwsze książki. To są książki kompletnie nieliterackie, odstręczające pod wieloma względami. Bełkot, Cukier w Normie. To są książki o ludziach żyjących na blokowiskach. Tak? Jeżeli Redliński brał taką stronę klasy ludowej, czyli tej, która po 1945 roku w pierwszym bądź drugim pokoleniu przybyła do miast. No to tutaj u Schutego mielibyśmy do czynienia właśnie z takimi mieszkańcami blokowisk, ludźmi, którzy właściwie doświadczają jednego podstawowego uczucia w swoim życiu. To jest uczucie frustracji. I to zostało chyba przez niego, Sławomira Schutego, najlepiej ujęte, uchwycone i literacko wyrażone w najbardziej znanej jego powieści, czyli powieści zatytułowanej Zwał. To jest powieść, która doczekała się kilku realizacji teatralnych, co jest bardzo rzadkie w dzisiejszym życiu kulturalnym. Jak toczy się historia? Poznajemy rodzinę, która jest bardzo przeciętna. Ojciec pracujący dorywczo jako mechanik w jakimś warsztacie, ale tylko od okazji do okazji. Matka, która jest zasadniczo w domu. No i syn, który po iluś tam rozmowach kwalifikacyjnych, wysłaniu ileś tam CV, wreszcie dostał pracę na najniższym szczeblu hierarchii kasierskiej. Więc jest kimś, kto namawia do brania kredytów. Więc tak naprawdę on sam doświadcza swojej pracy jako niemoralnej. Musi cynicznie do tego podchodzić. Chodzić. To tutaj się chyba zaczęło coś dziać takiego w polskiej literaturze, gdzie ona stawała sztorcem wobec tej dominującej narracji mówiącej o bezwarunkowości wejścia do Europy, bezwarunkowości przyjęcia tego neoliberalnego modelu rozwiązywania problemów, właśnie nierozwiązywania problemów gospodarczych, perspektywa literacka, która dopuszczała do głosu inne uczucia, inne emocje niż entuzjazm. I nagle okazywało się, że pod tą pokrywką, wre że tam kłębią się jak takie uczucia przede wszystkim frustracji. No, chwilę później, czy właśnie w tym samym czasie ukazuje się wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej. I to także jest bardzo istotny ostrzegawczy sygnał. Kim jest główny bohater tej powieści Andrzej Robakowski, ksywa silny? To jest w gruncie rzeczy zalękniony samiec, zalękniony młodzieniec, który zdaje sobie podskórnie sprawę, kiedy ma przerwy trzeźwościowe w zasadniczo czpuńskim ciągu, Zdaje sobie sprawę, że jest tym, kim jest. To znaczy, raptem absolwentem szkoły średniej. Krytycy, którzy pisali o tej książce jako o książce poświęconej dresiarzom, blokersom, menelom, kompletnie się mylili. Silny skończył liceum. Wszystko to, co on mówi, parafrazy rozmaitych tekstów literackich, które pojawiają się w jego monologu, o tym dobitnie świadczą. Więc on jest kimś, kto ma tylko tyle, ile ma, jest tylko tym, kim jest. Czyli chłopakiem z maturą, bez zawodów zawodu bez perspektyw na zdobycie owego zawodu inna sprawa że oczywiście on tego zawodu nie stara się za bardzo zdobyć nie ma wykształcenia nie ma pieniędzy ma oczywiście matkę która ciężko pracuje nie głoduje on sam nie mieszka pod mostem mieszka zresztą całkiem nieźle bo w willi on należy do takiej średniej warstwy klasy średniej albo niższej warstwy klasy średniej ale tylko dzięki matce gdyby był sam byłby prawie nikim dlatego reaguje agresją i to jest zapowiedź bardzo istotna Ludzie, którzy zdawali sobie właśnie sprawę z tego, że niewiele mają, niewiele potrafią, dysponują niewielkim kapitałem ekonomicznym, nie mogą decydować się na jakąkolwiek samodzielność. Zaczęli reagować agresją na nadchodzącą, przeczuwaną przez nich degradację, albo przynajmniej marginalizację. Więc nawet jeśli nie zostaną pozbawieni wszystkiego, to z całą pewnością to, czego im się odmówi, to będzie szacunek. No bo niczego nie osiągnęli, bo się nie starają, bo nie są biznesmenami, bo nie zrobili miliona, bo nie jeżdżą dobrym samochodem itd. itd. Więc gniew, frustracja, agresja. To jest coś, co literatura polska zapowiedziała. A propos agresji, zwraca Pan uwagę, że również w tej najnowszej literaturze, która powstała w ciągu ostatnich właśnie kilku lat, przemoc jest akceptowana przez pisarzy lewicujących i prawicujących. To też w takim razie, Pana zdaniem, może zapowiadać jakiś. Kataklizm, czy to w Polsce, czy też na arenie międzynarodowej? To jest raczej wyraz pewnej rozpaczy, bezradności, wściekłości, ale także i obraz społeczeństwa niepozbawiony silnego krytycyzmu. Przy czym lepiej byłoby chyba to odwrócić, tak żeby zobaczyć, że zasadniczą sprawą, którą pisarze pokazywali, przynajmniej w tym pierwszym takim rzucie tekstów, które wprowadzały przemoc na scenę, tą pierwszą podstawową rzeczą, najważniejszą, był kryzys, Porozumienia społecznego. Przemoc przychodzi następna. Przemoc przychodzi w momencie, w którym człowiek już nie ma nic. Został przyparty do ściany. Teraz proszę sobie przypomnieć: mamy schyłek XX wieku, sam początek XXI, i pojawiają się seryjnie książki z bardzo różnych rejestrów światopoglądowych, pisane przez bardzo różnych generacyjnie pisarzy w których widzimy przemoc w bardzo szczególnych sytuacjach, a mianowicie ktoś zostaje pozbawiony pracy. Bardzo długo się, powiedzmy, stara pracę odzyskać, aż wreszcie nie znajdując już żadnych innych środków sięga po przemoc. Taka jest fabuła dramatu Pawła Demirskiego, opatrzonego bardzo znaczącym tytułem. Kiedy przyjdą podpalić dom, to się nie zdziw. Prawda? Tak, więc można by powiedzieć z perspektywy tego tytułu. Oczywiście Demirski kapitalnie tutaj nawiązuje do wiersza broniewskiego, ale zarazem parafrazuje ten wiersz, mówiąc, że chodzi teraz o coś innego, nie o podpalenie domu rozumianego jako ojczyzna, tylko o podpalenie domu w ramach właśnie pewnej zemsty. Tylko, że. To, co widzieliśmy u Demirskiego, ale także na przykład w powieści dość głośnej swego czasu zatytułowanej NIC, autorstwa Dawida Binkowskiego. To książka została nazwana Lalką początku XXI wieku, trochę na wyrost. Także na przykład w ówczesnych pisanych wtedy przez Ziemkiewicza powieściach, także Urylskiego, Rylskiego, już Rylskiego, u Olgi Tokarczuk. Jeszcze nie. To się pojawi za chwilę w nieco innym kontekście. Widzieliśmy powtarzającą się sytuację niemalże identyczną, a mianowicie ktoś doprowadzony do ostateczności, do rozpaczy, sam albo z pomocą przyjaciół, kolegów, kogokolwiek, dokonuje aktu zemsty. Przy czym jest to właściwie akt Nieskuteczny. Weźmy pod uwagę powieść Dawida Binkowskiego Nic. To jest historia o tym, jak po 1989 roku. Skromnie, bo skromnie radziła sobie polska gastronomia, aż pojawiła się na polskim rynku zagraniczna sieć restauracyjna Pozytyw. Tutaj domyślamy się oczywiście, że może chodzić o coś w rodzaju McDonald'sa, KFC albo coś takiego. Wielka sieć, która dysponuje ogromnymi pieniędzmi. Ona stopniowo proponuje restauratorom przyjęcie nowej marki, po czym kilka lat później wszystkich tych starszych eliminuje. Zostawiając ich właściwie na lodzie. I jeden z takich właśnie pracowników, który przez wiele lat prowadził swoją restaurację, potem przyjął franczyzę, postanawia wymierzyć sprawiedliwość, czy właściwie dokonać zemsty na własną rękę, wyciąga jakąś tam strzelbę i strzela do kogoś, kogo sądzi, że należy obarczyć odpowiedzialnością za to, po czym się okazuje, że tak naprawdę strzelił do kogoś zupełnie innego. Podobnie u Ziemkiewicza jest w, w powieści taki motyw niemoralnego prawnika, który gnębi, upokarza wszystkich ludzi wskazanych mu przez bogatego biznesmena. I tutaj też znowu domyślamy się, że to jest ktoś w rodzaju stokłosy albo kulczyka, prawda? To nie jest ta postać, tylko to jest ktoś, kto dysponuje tak ogromnym kapitałem, że może właściwie z drugim człowiekiem zrobić wszystko. I znowu na samym końcu ten człowiek wykonuje zemstę, która jest nieskuteczna. Dokładnie to samo jest u Demirskiego, dokładnie to samo jest u Sławomira Schutego w powieści zwał. Widzimy akty zemsty, które mają charakter moralny, ponieważ są wyrazem rozpaczy, a zarazem są to akty nieskuteczne. To znaczy, one niczego nie powodują. W powieści Sławomira Schutego zwał, ten kasjer, nie kasjer, główny bohater, który cierpi na taki permanentny zwał doprowadzony do ostateczności przez swoją bezpośrednią przełożoną, kompletnie niekompetentną osobę, która się właściwie wyspecjalizowała w takim molestowaniu swoich pracowników, kupuje pistolet i, i teraz nie wiemy, we śnie albo w rzeczywistości zabija ją. Wcześniej upokarzając, tak, wygłaszając jakiś taki obowiązkowy monolog, pełen pogardy, zabija ją. Nie wiemy, czy to się dokonało naprawdę czy tylko we śnie, albo w takim półsennym marzeniu, wiemy, że to jest jego marzenie, że to jest to, czego on pragnie, o czym śni, żeby wreszcie oddać tej swojej bezpośredniej przełożonej, która go tak naprawdę w pracy prześladuje. No tylko teraz zastanówmy się. Jeżeli to się stało naprawdę, to to nie zmieni funkcjonowania banku, w którym pracuje główny bohater. Ten bank wręcz przeciwnie, uzbroi się, tak? zabezpieczy się lepiej, na przykład stawiając bramki do wykrywania metalu, tak aby ani pracownik, ani klient nie wniósł. Na teren banku żadnej broni. Podobnie u Pawła Demirskiego. Dyrektor, który zostaje pobity przez kolegów robotnika wyrzuconego z pracy, nie zmieni reguł funkcjonowania kapitalizmu, ani nawet tego zakładu pracy, tej fabryki. Wszystko to zatem są akty zemsty, nieskuteczne, ale, jak powiedziałem, moralne. I to był ten pierwszy sygnał. Kłopot oczywiście polega na tym, że to były gorsze książki literacko, ale tak czy owak. My, historycy literatury, którzy czytamy trochę socjologicznie, takiej perspektywy socjologicznej literatury, zaczęliśmy wtedy ostrzegać. Mówiliśmy, że literatura pokazuje, że w społeczeństwie kończy się wiara w to, że środki komunikacji, takie jak dialog, rozmowa, nie wiem, wspólne milczenie, dochodzenie do jakiegoś kompromisu, że to się kończy. Że społeczeństwo przedstawiane w literaturze znajduje się jakby u kresu wytrzymałości oraz mówimy... Dochodzi do tego bardzo niebezpieczna, ale symptomatyczna sprawa, tutaj nie wolno nikogo oskarżać czy cokolwiek, w tej literaturze mianowicie pisarze mówią inaczej się nie da. Czyli dostarczają pewnego rodzaju akceptacji moralnej dla owego aktu zemsty. Przy czym, tak jak powiedziałem, to są akty raczej moralne niż pragmatyczne. Nic z nich nie wynika. Kapitalizm pozostanie taki, jaki był. Pracodawca, nawet jak się zmieni, to podtrzyma dotychczasowe reguły. Fabryka nadal będzie zatrudniała na umowy śmieciowe itd. itd. Czyli mamy do czynienia jeszcze z trzecim niebezpieczeństwem, i tutaj w gruncie rzeczy polska literatura. Słabo się sprawdziła, dlatego że widzimy świat próżni społecznej, takiej organizacyjnej próżni społecznej. Istnieją rodziny które się już nie potrafią wspierać w nowej sytuacji. Bardzo często są to rodziny równie toksyczne jak relacje rynkowe, czyli w tych rodzinach rodzice mówią do dzieci też właściwie tak molestacyjnie: "Rusz się wreszcie, znajdź sobie lepszą pracę, zobacz, że twoi koledzy czy twoje koleżanki ze szkoły już mają samochód, już tam kupują sobie willę, wzięli kredyt". Więc to jest w gruncie rzeczy tak naprawdę zachęcanie do lekceważenia rozmaitych względów osobowościowych, moralnych. Prawda? to jest takie wpychanie a nie w łapy rynku. Więc próżnia społeczna przedstawiana w tych książkach polega na tym, że ani w rodzinie, ani w kręgach towarzyskich, ani wreszcie w kręgu zawodowym, tam gdzie powinien być związek pracowniczy, nie ma żadnego oparcia. Co oznacza, że pracownik jest skazany na życie w swego rodzaju nieznośnym, nie dającym się utrzymać dłużej, wahadle emocjonalnym. Od upokorzenia. Które trzeba ścierpieć, bo inaczej stracisz pracę, do zemsty, o której cały czas się myśli. Bo o czym marzy pracownik, który jest gnojony w robocie? On marzy o tym, żeby oddać. Tak? I to jest połowa pierwszej dekady XXI wieku, kiedy literatura zaczęła jakby bić na alarm. Społeczeństwo nie znajduje już nadziei w normalnych środkach komunikacji. Przemoc wyszła tu jakby bokiem. A ponieważ to nie doprowadziło do żadnych zmian w sposobie ustalania reguł pracy, regulacji rynkowych i tak i tak dalej. Więc przyszła następna fala. I to jest to o czym pan wspomniał. To znaczy to jest fala literatury na przykład tworzonej przez Jarosława Marka Rymkiewicza, tutaj by należało wspomnieć o jego trylogii sarmackiej, w kolejności nie ukazywania się, ale jakby chronologii wydarzeń. Samuel Zborowski, Rejtan, Wieszanie. Trylogia sarmacka, która mówi o tym, że społeczeństwo doprowadzone do rozpaczy, doprowadzone do skrajności, samo Wymierzy sprawiedliwość i ustanowi nowy porządek. I to jest ten nowy element, który się pojawia w literaturze: że przemoc nie jest już tylko i wyłącznie aktem zemsty. W akcie zemsty jest coś z ulgi. Ktoś, kto doświadczał upokorzeń permanentnie, kiedy oddaje. Oczywiście robi coś niechrześcijańskiego, ale zarazem jakby oczyszcza swoje życie emocjonalne. Wreszcie się wyzwala z tego potwornego stanu zależności, chociaż jest to czyn straceńczy, no bo wie, że do tej pracy już nie wróci. Być może nawet trzeba by zwrócić uwagę na to, iż w tych książkach, o których przed chwilą mówiłem, czyli Binkowski, Ziemkiewicz, Schuty, mamy do czynienia z takim bardzo charakterystycznym aktem sprawiedliwości, który bohater wymierza sam sobie tuż po tym, jak dokonał zemsty. Czyli to są bohaterowie, którzy przychodzą do domu i, na przykład, popełniają samobójstwo. Nie mogą jakby wyobrazić sobie dalszego życia. No więc na tym następnym etapie literatura polska powiedziała: no jeżeli jest tak, jak jest, no to teraz stworzymy bohaterów, którzy znajdą wyjście z tej sytuacji. I to są bohaterowie, którzy w akcie już raczej sprawiedliwości niż zemsty, wyrażają projekt nowego ładu społecznego. Czyli paradoksalnie, jakby pojawia się w polskiej literaturze, przemoc założycielska dla nowego porządku. I to jest właśnie na przykład Jarosław Marek Rymkiewicz, ta trylogia sarmacka, o której wspomniałem. To jest także prowadzić swój pług przez kości umarłych. Olgi Tokarczuk, to jest także powieść Joanny Bator, Ciemno prawie noc. To jest także na przykład powieść Sylwii Hutnik-Cwaniary. Bohaterki tej powieści projektują nowy ład, w którym w większym stopniu byłyby szanowane prawa kobiece. Że przegrywają to jest inna sprawa, ale to już jest właśnie przemoc przez niestosowana jest właściwie postulatem nowych porządków społecznych. I to jest coś nowego. To, o czym Pan mówi, w związku z przemocą, z agresją, i jak to wszystko się zmienia w związku z tym w całym społeczeństwie, to jest to wybór określonych książek. Ale czy nie uspokaja nas zarazem czytanie, nie wiem, Domu nad Rozlewiskiem, Roman Sideł, czy licznych książek na temat ptaków, na temat natury i tak dalej? Znowu, to też zależy od tego, jakie ptaki, jaka natura. W zeszłym roku ukazała się książka zatytułowana Szóste wymieranie, która mówi tylko i wyłącznie o naturze. Właśnie mówi o tym, że mieliśmy do czynienia z pięcioma wymieraniami w dziejach całej Ziemi, a teraz żyjemy w trakcie szóstego wymierania, tylko różnica polega na tym, że czynnikiem sprawczym, czynnikiem niszczącym jest człowiek albo właściwie kapitalizm i że w wyniku tego niszczenia w przeciągu ostatnich tam 30 lat zginęło około 6 tysięcy gatunków, a wśród tych 6 tysięcy gatunków jest kilkaset gatunków sakralnych, więc ta natura nie musi uspokajać. Ale oczywiście istnieją takie książki kompensacyjne, tranquilistyczne, to znaczy takie, które nas dobrze nastrajają. Tylko, że znowu no, w takiej sytuacji możemy zacząć się zastanawiać nad tym, jakie są warunki owego uspokojenia. Jakie warunki trzeba spełnić, aby mieć dom nad rozlewiskiem. I wtedy kończy się spokój, bo trzeba mieć przede wszystkim środki do tego, aby sobie ów dom zbudować, aby go utrzymać, aby go prowadzić. Tak, czyli jest pewna cena, którą trzeba móc zapłacić już nie mówię tylko i wyłącznie o odizolowaniu się od jakiejś części społeczeństwa, jest to bardzo realna cena ekonomiczna, rynkowa. Dalej no, są również takie książki dotyczące natury, jak książki Wajraka, kapitalnego naturoznawcy, który znajduje się bardzo blisko drzew i wilków. Pisze o nich w taki sposób, dający w gruncie rzeczy nam jedną podstawową przestrogę, a mianowicie, najlepiej dla natury jest wtedy, kiedy jesteśmy od niej jak najdalej. Nie pomagajmy jej, bo jak człowiek zaczyna pomagać naturze, to wiadomo, że tak naprawdę skończy się to fatalnie. Więc zawsze znajdziemy, nie wiem, jest taki kapitalny film, w dalszym ciągu pozostajemy przy okazji przyrody i natury, jest taki kapitalny film animowany, uciekający kurczaki, ukazujący życie kurczaków na fermie hodowlanej, tak jakby to był obóz koncentracyjny. Nawet chyba w pierwszym roku emisji tego obrazu w Wielkiej Brytanii zabraniano pokazywać ten film dzieciom. To jest taki film, który nas wciąga do myślenia o świecie zwierząt z perspektywy warunków, które można również zastosować w odniesieniu do człowieka. To jest tak, jakby człowiek od czasu do czasu eksperymentował na zwierzętach, a chwilę później te same warunki, które stworzył dla zwierząt, na przykład warunki obozu koncentracyjnego, zastosował dla zwierzaków. Więc jeśli ktoś chce czerpać uspokojenie, to zawsze znajdzie dla czegoś takiego dobre książki, dobre filmy. Natomiast jeśli ktoś a nauczyć się, zechce nauczyć się stawiać nieco bardziej krytyczne pytania, patrzeć jakby na wprost, właśnie nie z ukosa, tak jak to proponuje Sławoj Žiżek, tylko właśnie twarzą w twarz spojrzeć na to, co jest przedstawiane w książkach czy w filmach, no to myślę, że nie zazna spokoju. Tylko mam wrażenie, że jednak redukuje pan całą polską literaturę, na przykład do takich czarnych scenariuszy, do pesymistycznej wizji przyszłości, ale... To w takim razie, kiedy literatura może dawać nam, nie wiem, szczęście i ukojenie, Pana zdaniem? Aha, aha, aha. Może wtedy, kiedy chce. Literatura jest wolna swoim istnieniem, wolność ubezpiecza. Literaturze pisarzom wolno wszystko, tak uważam. Wolno im pisać dłe roman uspokajające książki. Pan ma oczywiście rację. 98% pewnie całej produkcji światowej to jest produkcja kompensacyjna i uspokajająca. Zdecydowana większość filmów wojennych, nawet wojennych to są filmy, które mówią, ale na końcu zwycięża życie. Nawet jeśli przeszliśmy przez jakąś hekatombę, prawda, i widzieliśmy mnóstwo fruwających szczątków ludzkich. Oczywiście melodramaty, które właściwie już dzisiaj nie są melodramatami, bo kiedyś melodramat to było dzieło o miłości, która się nie może spełnić. Rzeczywiście żyjemy w takiej kulturze, która zasadniczo przekonuje nas, że zostaliśmy stworzeni do szczęścia. Skoro tak, no to pan ma rację. Jakaś część tej produkcji kulturowej wytwarza taką potrzebę wiary w to, że wszystko się może dobrze skończyć, że jesteśmy stworzeni do tego, by odnieść sukces, albo przynajmniej znaleźć swoją miłość, albo przynajmniej, żeby znaleźć przyjaciół, cokolwiek, prawda? Natomiast jeżeli ja się koncentruję na nieco innej literaturze, to nie dlatego, żeby powiedzieć, że tamta nie istnieje. Być może wręcz przeciwnie, że warto od czasu do czasu oglądać te dzieła, czytać książki, oglądać filmy, w których mamy do czynienia z dobrym zakończeniem. Warto je czytać ze świadomością. Że istnieją również nieco inne książki, to znaczy takie właśnie, które odbierają raczej naiwność niż nadzieję. To jest ogromna różnica, mam wrażenie. Nadzieja ma w sobie coś mężnego, coś, co wiąże się z odwagą, z trzeźwością myślenia. Natomiast odbierać złudzenia jest bardzo ważną, właśnie fundamentalną sprawą dla całej kultury. Dlaczego? Dlatego, że powszechna Ideologia szczęścia produkuje frustratów, mam na myśli ludzi, którzy tego szczęścia jeszcze nie osiągnęli, a którym się coraz bardziej spieszy, bo problem naszej dzisiejszej kultury polega na tym, że ona nie tylko jest kulturą obowiązkowego szczęścia. Przegrani są podwójnie przegrani nie tylko dlatego, że przegrali, ale również dlatego, że podobno wszyscy jesteśmy powołani do szczęścia, ale również żyjemy w kulturze pośpiechu, ponieważ szanse trwają krótko. To, co się pojawia jako okazja należy brać natychmiast, bo nigdy więcej może już nie wrócić. Nie żyjemy w wieku XIX, nie żyjemy w kulturze mieszczańskiej, długiego planowania, nie żyjemy w kulturze, w której niemoralne było branie pożyczek. Jeszcze u schyłku XIX wieku w rodzinach mieszczańskich nawet prowadzących poważne interesy, Uważano, że zaciąganie pożyczek jest niemoralne, ponieważ naraża życie rodzinne, życie przyszłego pokolenia na ryzyko ewentualnego spłacania długu. Takich rzeczy się nie robi. My dzisiaj od dawna już żyjemy właśnie w społeczeństwie głęboko zadłużonym, co więcej takim społeczeństwie, które znormalizowało zaciąganie pożyczek. Właściwie pożyczanie pieniędzy jest rzeczą oczywistą, normalną, naturalną. Nikt się tego, broń Boże, nie musi wstydzić. Więc... Co więcej nawet niektórzy uważają, o czym mówi Filip Springer, że jeśli we weźmiemy kredyt, to dopiero wtedy czujemy się w pełni dorośli. Znaczy Springer w tej książce 13 pięter prawda, jednak właśnie ustawia to w kontrze, prawda? czyli jakby pokazuje skąd się to wzięło. Nie ma u niego na to zgody, tak. Tak, tak, oczywiście pokazuje skąd się to wzięło. No to się wzięło właśnie stąd, że kapitał wyjściowy tego nowego pokolenia, klasy średniej był niewystarczający, a nadzieje związane z pracą, czy wynikające z pracy całkiem nieźle płatnej zostały nadmiernie rozbudowane w związku z czym oni uzupełniali jakby braki finansowe pożyczkami, i chwilę później okazywało się, że są głęboko zadłużeni i nieszczęśliwi. Przy czym, tak jak mówię, tak w książce Springera, to już jest pewnego rodzaju ideologia, którą sam narrator rozbiera na drobne kawałki i pokazuje, skąd ona się wzięła i do czego doprowadziła. Że w pewnym momencie wydało nam się, czy tak tej części społeczeństwa, wydało się, że być dorosłym to wziąć kredyt po to, aby kupić sobie własne mieszkanie, bo własne mieszkanie jest podstawowe stawą samodzielności. To jest ten bardzo niebezpieczny zbiór takich fantazmatów samodzielności w warunkach, w których społeczeństwo powinno raczej budować więzi. Znowu wracamy do tego samego, do tego o czym mówiliśmy przed chwilą. Także polska literatura jakby przy okazji, koncentrując się na zupełnie innych rzeczach, odsłania jakby mimo wiednie. Próżnię socjologiczną, taką próżnię, która polega na niedostatku więzi albo na braku więzi. Nie służymy sobie oparciem w rodzinie, nie służymy sobie oparciem w kręgach towarzyskich, nie mamy również instytucjonalnych form wsparcia społecznego, takich jak związki zawodowe. No I w tej sytuacji człowiek skazany sam na siebie dużo łatwiej zaczyna brać rojenia za realność i popada w rozmaite błędy. Więc jeszcze raz, tak jakby wracając do pańskiego pytania. Niech sobie będzie tak, że 98% wszystkich dzieł mówi o tym, że jesteśmy powołani do szczęścia. Ja będę konsekwentnie wybierał te 2% albo nawet 2 promile. Dlatego, że to są książki, które w dużo większym stopniu odwołują się do ludzkiej samodzielności niż tamte, które przekonują nas, że będziemy samodzielni, jeśli kupimy sobie mieszkanie, samochód albo zaciągniemy kredyt. To znaczy... Mam wrażenie, że właśnie do tego jest powołana kultura do tego, żeby rozbijać rozmaite zbiorowe złudzenia, zwłaszcza jeśli są to zbiorowe złudzenia podtrzymywane przez polityków albo przez rynek. Od tego jest literatura żeby zwrócić nam samodzielność nie pod postacią gotowej matrycy postępowania, lecz pod postacią pytań wątpień, podejrzliwości, pewnego krytycyzmu. Tak? Literatura nie mówi, naucz się nowego wzorca życia. Nie, literatura mówi, spójrz na życie z takiego określonego kąta. Niech to będzie kąt straszny, ciemny, wilgotny, zapleśniały, prawda? ale to jest konkretny kąt, w którym mieszka ktoś, kto myślał tak, a tak. No to teraz posłuchaj jego historii i tylko tyle. Możesz z tym zrobić, co chcesz. Możesz powiedzieć, ach, kiepska literatura, ach. Dlaczego ta literatura mnie tak dołuje? Jak ona śmie, prawda? Wydałem 30 złotych na książkę i teraz czuję się smutny. No tak, to dobrze, to dobrze. To już na koniec, bo literatura potrafi przewidywać przyszłość w pewnym sensie, być może nawet ją programuje. Może też się tak zdarzyć, że jest też sporo błędnych scenariuszy przyszłości. Ale czy Pana zdaniem literatura też jest od tego, żeby te obecne i przyszłe problemy społeczne rozwiązywać? Nie. Nie, zdecydowanie nie. Ma Pan rację, mówiąc o tym, że być może pojawiają się błędne prognozy. Oczywiście. Jak sądzę, znowu proporcja jest taka 99 do 1. To znaczy, jest 1000 kompletnie błędnych rozpoznań, czy tam 999 kompletnie idiotycznych przewidywań, a tylko jedna jest trafna. Ale ja nie tego szukam. To nie o to mi chodzi. Pozwolę sobie powiedzieć rzecz taką właśnie definicyjną, a mianowicie, ja postrzegam literaturę jako pewną praktykę komunikacyjną. A to oznacza, że ja podsłuchuję literaturę dokładnie tak samo, jak nam zdarza się podsłuchiwać rozmowę w autobusie. Słyszymy, że dwie, trzy osoby w autobusie albo w pociągu rozmawiają, nie przejmując się tym, że my to możemy słyszeć. I wtedy do nas dociera to, jakim słownictwem się posługują, jak budują zdania, czy mówią głośno czy cicho, jak się porozumiewają, kłamią czy nie, zmyślają, tak jesteśmy w stanie to mniej więcej wyczuć, jak głębokie jest ich porozumienie. Czy to jest raczej płytka forma stowarzyszenia, czy to jest na przykład taka forma przyjaźni, która pozwala na powiedzenie rzeczy przykrych i prawdziwych? i tak dalej i tak dalej. Tylko to mnie interesuje w literaturze, praktyka komunikacyjna, tylko to. Ja na tej podstawie dopiero buduję rozmaite diagnozy. Więc jeśli literatura mówi, skończyło się gadanie, ludzie na wszelkie możliwe sposoby, najpierw prośbą, potem petycją, potem listem publicznym, potem artykułem w prasie, potem krzykiem, potem groźbą zwracało się do silniejszych, zamożniejszych, bardziej majętnych, wyżej postawionych w społeczeństwie, zwracało się z prośbą o zmianę sytuacji, to w pewnym momencie nie ma już środków komunikacji. Nie ma. Istnieją pięści, kamienie, pistolety, noże, wściekłość, gniew, ale to wszystko są jakby krańce komunikacji społecznej. To jest to, co mnie interesuje, a nie to, czy literatura trafnie przewidziała przyszłość, bo ona nigdy tak naprawdę nie przewiduje jej, czy jakby nie to jest jej celem. Kończąca się przygoda literatury science fiction. Między innymi stąd się bierze, że dzisiaj rzeczywistość laboratoryjna, naukowa jest dużo szybsza od literackiej. To, co się dzieje w laboratoriach, w ogóle przerasta czyjekolwiek wyobrażenie. W laboratoriach pracuje się nad mieszaniem istot ludzkich i zwierzęcych. Ale też o tym pisze Mariusz Sieniewicz na przykład. No, no, no tak, ale w, w takim trybie, w którym on w ogóle jakby nie bierze odpowiedzialności za to. On nie mówi, zmierzamy ku takiemu światu, w którym już za chwilę młodzi będą sprawowali władzę nad starymi jego prawdziwym przedmiotem, tym światem przedstawionym w jego powieści jest język, który do tego prowadzi, który sprawia, że młode jest nie to, co młode, lecz to, co zdrowe, majątne, piękne. Prawda? Więc nastąpił taki przerzut, metaforyczny przerzut tego, co wiążemy z młodością na pewną potencję. W związku z czym dużo gorzej sytuowani w społeczeństwie będą ci, którzy mają mniej pieniędzy, mniej urody, mniej zdrowia. I to jest wtedy coś zupełnie innego, prawda? On nie mówi będzie dokładnie taki świat jak ja tutaj wyprorokowałem czy wymodelowałem on mówi zobaczcie z czego ten świat jest zbudowany on jest zbudowany tak naprawdę z metafor słów obrazów to jest jasne patrzmy na reklamy jak wyglądają postaci osoby figury ludzkie przedstawiane na reklamach to są piękne ciała nawet jeśli to są osoby w średnim wieku czy starsze, to widzimy sympatyczne twarze. Wspaniale, jeżeli pomarszczona twarz, to ta twarz jest przyjaźnie pomarszczona, dobrze jakoś tak wyrzeźbiona przez wiek. A gdzie są ci, których widzimy na ulicy, w tramwaju, w autobusie? Gdzie są ci, których mijamy w miejscu swojej pracy albo wtedy, kiedy zabłądziliśmy w niedobry zaułek miasta? Otóż to są właśnie te twarze, te sylwetki wykluczone. Jak idziemy na basen albo jak się wybieramy nad jezioro, to widzimy tam ciała rozlazłe, pełne celulitu, zarówno męskie, jak i kobiece. Ciała nieproporcjonalne, wykoszlawione, ten kuleje, ten ma skrzywiony bark, ten ma krzywy kręgosłup, ten ma duży brzuch, ten ma zwały tłuszczu na biodrach, a ten ma jakieś takie pałąkowate nogi, i tak dalej, i tak dalej. Co ciało, to inne. Nie ma czegoś takiego, jak przyzwolenie na owe zróżnicowane i na różny sposób niepiękne ciała właśnie w owej mowie reklamy. Co to jest? Do czego Czego to prowadzi? To prowadzi do tego, że dzieci nie chcą być takie, jacy my jesteśmy, tacy, jacy jesteśmy w realu. One chcą być właśnie takie, jakie są owe ciała na przedstawieniach filmowych czy na billboardach. Smukłe, jędrne, zawsze młode, zawsze piękne, pociągające, atrakcyjne, prawda? I znowu. Pisarz nie jest od tego, żeby powiedzieć za kilkanaście lat, 2000, tam powiedzmy, 2007 roku 14 listopada powstanie taka substancja, która pozwoli wszystkim być pięknymi i młodymi już na wieczność. Nie. Pisarza, dobrego pisarza, dobrą pisarkę interesuje to, Skąd się biorą tego rodzaju marzenia, skąd się biorą tego rodzaju konstruowane światy, tak konstruowane światy? One się biorą właśnie z metafor, z obrazów, z narracji, z filmów. Jesteśmy jakby ustawicznie infekowani, jesteśmy poddawani pewnego rodzaju łagodnej presji. Popatrz, jaki świat może być piękny. Znowu wracamy do tego, o czym mówiliśmy poprzednio, to znaczy do tego szczęścia. Te reklamy mówią, jak będziesz jadł jogurt z zerową zawartością tłuszczu, to będziesz tak piękny jak ta kobieta. Jak będziesz pił Herbatę, powiedzmy five o'clock, albo minutka, albo jakąś tam inną herbatę, to będziesz miał piękną rodzinę, przyjazną rodzinę, domek, sad tuż przy domu i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego literatura musi rozbijać tego rodzaju skamieliny językowe, dlatego że one się przekształcają w fabuły społeczne, w marzenia społeczne. To jest to, co okupuje świadomość społeczną pod postacią bardzo realnych marzeń. I potem ludzie mówią, no tak, dobra, skoro mamy prawo do szczęścia, mamy prawo do pięknych ciał, do pięknej emerytury, do przyjaznego świata, no to weźmy pożyczkę, jeśli pożyczka nie wystarcza, no to sięgnijmy po środki ostateczne, takie jakimi są do jakich należy na przykład przemoc. Frustracja społeczna nie bierze się stąd, że wszystkie nadzieje zostały zawiedzione albo wszystkie obietnice zostały złamane. Nieprawda. Ta frustracja społeczna i ta wściekłość bierze się również z rozmaitych form rozbudzonych nadziei czy rozbudzonych tęsknot, w znacznej mierze mających swój związek z takim światem konsumpcyjnym. Więc powiedziałbym tak: biada nam. Jeśli znaleźlibyśmy się w świecie, w którym nie ma już tej literatury potrafiącej rozbijać zbiorowe mity, zbiorowe złudzenia, dyskursy polityczne, ideologie marketingowe, rozmaite narracje reklamowe, biada nam, dlatego że wtedy będziemy skazani właśnie na taką nieznośną kołysankę pomiędzy światem, który rzekomo nam został przyobiecany, i naszą niemożnością osiągnięcia tego świata, bo nigdy nie będziemy tacy, jak na owych przedstawieniach, czy to politycznych, czy to marketingowych. Nigdy nie Będziemy jednością narodową. Nie ma czegoś takiego jak jednolity naród. To jest bardzo niebezpieczny fantazmat, bardzo niebezpieczne wyobrażenie. Zapłacimy za to potworną cenę, dlatego że wyobrażenie jednolitego ciała narodowego prowadzi do innego rodzaju opresji, do eliminowania rozmaitych różnic. Kogoś, kto jest pochodzenia polsko-ukraińskiego, polsko-białoruskiego, polsko-litewskiego, kogoś, kto wierzy w innego Boga albo inaczej wierzy w tego samego Boga. Nie ma czegoś takiego jak jednolite ciało narodowe, ale upieramy się przy tym, czy jakaś część, znaczna część społeczeństwa polskiego przy tym się upiera, że inna część społeczeństwa, Społeczeństwo powinna zostać z niego wykluczona. Przeciwko czemuś takiemu jest tworzona literatura, która dobiera się do języków społecznych, do komunikacji społecznej, i mówi popatrzcie, z czego to się składa. Nasz świat tak naprawdę składa się z metafor.